Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Lipca, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Stanisław Strzelecki, Jakub Foremny i Vanessa Michaluk z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia reprezentowali Polskę na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do 18 lat. Stanisław wywalczył dwa złote medale, dając popis finiszu w sztafecie szwedzkiej. Złoto Jakuba to ta sama sztafeta, natomiast Vanessa prześcignęła kilka swoich rywalek z lepszymi czasami na 100 metrów przez płotki, kończąc na półfinale. Za niespełna dwie minuty będziemy już wiedzieć wszystko. Finał sztafety szwedzkiej na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 18 w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji to był wielki popis Stanisława Strzeleckiego z MKS-u Bolesławia. Zawodnik rozpoczął ostatnią zmianę, a na drugiej był Jakub Foremny, również zawodnik tego klubu. Polacy nieco z tyłu, ale teraz może Kuba Foremny, który wczoraj pokazywał wielkie serce do walki, troszeczkę podgoni. Wydaje mi się, że reprezentant Polski to czyni. Polska na miejscu piątym, ale to jest wszystko bliziutko. Troszeczkę ucieka Wielka Brytania, Niemcy, Włochy. No i za chwilkę przejmie pałeczkę Stanisław Strzelecki. No i zobaczymy, będzie tutaj na pewno polska sztafeta walczyła o medal. Troszeczkę słabnie na tej ostatniej prostej Adamczyk, ale jeszcze daj z siebie tutaj wszystko, ale przecież on o tym doskonale wie. Przejmuje pałeczkę Stanisław i oby tutaj bez przepychanek. Dobrze to wyglądało w naszym przypadku. Polska na miejscu czwartym, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Polska. Tak wygląda czołowa czwórka, Wielka Brytania daleko z przodu. Tutaj będzie ciężko, no ale zobaczymy. Przecież to tempo też trzeba wytrzymać. Będą atakować Chorwaci, ale Polak idzie mocno. Trzeba się jednak do Niemca zbliżyć, ale Stanisław miał wczoraj przecież kapitalny finisz. Wyprzedził Francuza dosłownie na ostatnich metrach. Stanisław Strzelecki wyprzedza Niemca. Za chwilkę weźmie się za Włocha. Czy to będzie znów ta piękna polska historia? Polska, Włochy. Brytyjczycy chyba już się nie liczą. Polska, Włochy. Strzelecki po swój drugi złoty medal. Stanisławie drogi, jesteś w stanie to zrobić i to zrobić. Mamy złoto. Coś fenomenalnego. Coś pięknego. 1:51:63. Ten i inne sukcesy Bolesławia na tych mistrzostwach były fetowane na lekkoatletycznym Orliku przez kolegów, rodziców i trenerów. Ten bieg będzie na normalnych zasadach kontynuowany. Kreminer, proszę zwrócić uwagę, jak on połyka kolejnych rywalów. Polacy nieco z tyłu, ale teraz może Kuba Foremny, który wczoraj pokazywał wielkie serce do walki, troszeczkę pogoni. Wydaje się, że reprezentant Polski to czyni, ale świetnie radzą sobie jak na razie Chorwaci. To była miła niespodzianka dla zawodników. Konfetti, balony, kwiaty i gratulacje popłynęły od wszystkich zgromadzonych na Orliku. Był też tort i szampany. No i oczywiście fotki z zawodnikami. Pojechaliśmy z wielkimi aspiracjami, bo Staszek miał
no drugi, trzeci wynik, bo praktycznie trzeci, ale jeden chłopiec jakby się wycofał. Czyli jechaliśmy po medal, ale nie wiedząc po jaki kruszec, że tak powiem, pojedziemy. Natomiast Kuba no, jechał, foremny jechał z dalszym wynikiem, ale też z aspiracjami na medal. Udało nam się pięknie, bo tak jak wiemy wszyscy, Staszek pobił rekord Europy, zrobił rekord Mistrzostw Europy, także i rekord Polski przy tym wszystkim. Poza złotem w sztafecie Stanisław Strzelecki, trenowany przez Małgorzatę Markowską, wywalczył też złoto w biegu na 400 metrów. Natomiast Jakub Foremny w indywidualnym biegu na 200 metrów był piąty, tracąc jedynie 0,03 sekundy do brązowego medalu. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia ma już 60-letnią tradycję. Wcześniej posiadał różne sekcje sportowe, ale obecnie specjalizuje się wyłącznie w lekkiej atletyce. Generalnie trenujemy wszystkie konkurencje lekkoatletyczne, biegi, skoki, rzuty, wielobój i tutaj też mamy boczne boisko do rzutów. Tu na razie stadionik na komuny, ale tak jak mówię, powstaje nowy stadion pełnowymiarowy. Jesteśmy w programie Lekkoatletyka dla każdego, jest to program ogólnopolski i do 8 klasy w tym programie dzieciaki są, następnie są, przechodzą jako juniorzy, najlepsi przechodzą do kadry ogólnopolskich, natomiast oprócz tego jeszcze mamy ośrodek szkolenia sportowego dzieci i młodzieży LZS-owski. Trzecią zawodniczką z Bolesławca, która startowała w mistrzostwach, była Vanessa Michaluk. Wystartowała na 100 metrów przez płotki. Pojechała tam z 19 wynikiem wśród wszystkich startujących, a zakończyła swoje zmagania na 16 miejscu. Przywitanie medalistów odbyło się na Orliku Lekkoatletycznym. Trenerzy niecierpliwie czekają na zakończenie budowy stadionu przy ulicy Spółdzielczej, który powinien znacząco poprawić warunki do trenowania lekkiej atletyki. To 300 Kuby, które mówię, że zabrakło do brązowego medalu, upatruję też w tym, że jakby nie możemy zrobić bloku z wejściem od razu w wiraż, bo tak się zaczyna 200, prawda? Jesteśmy świadomi, że stadion 400-metrowy, zaczynamy z połowy stadionu, jest od razu bieg w wiraż. I tu nie możemy tego zrobić na Komuny Paryskiej, bo ten obiekt po prostu ma za ostre łuki do ćwiczenia tego elementu i być może gdyby ten stadion był troszeczkę szybciej, gdybym miała szansę zrobienia tego wyjścia z bloku i wejścia w wiraż, być może te 300 by nie brakowało i byłby medal. No taką mam nadzieję i wierzę w to, że jeżeli ten obiekt zostanie nam oddany i będziemy mogli tam trenować, to że poprawimy te elementy i że Kuba w przyszłym roku będzie się, tak jak Staszek, prezentował super formą. Jeśli więc warunki treningu przekładają się na sukcesy na zawodach, to tylko czekać na kolejne osiągnięcia zawodników MKS-u Bolesławia, po tym jak będą mogli już trenować na stadionie z prawdziwego zdarzenia. A teraz blok wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. przypomnienie policji o konieczności tworzenia korytarza życia w sytuacjach wypadków na drogach. Lato to czas wzmożonego ruchu na drogach. Bolesławscy policjanci przypominają więc o korytarzu życia, czyli udostępnianiu pasa na drogach wielopasmowych dla karetek, straży pożarnej i policji. Natomiast jazda na suwak to element ruchu, który ma ułatwiać poruszanie się po drogach w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie. Uroczyste obchody 105. rocznicy powołania Policji Państwowej odbyły się w garnizonie dolnośląskim w poniedziałek w hali stulecia we Wrocławiu. Święto Policji było okazją do mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień funkcjonariuszom Policji za ich trudną i wymagającą służbę w regionie. Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy zarejestrowane na terenie Polski do złożenia wniosku o przystąpienie do 8. naboru programu Obniżone ceny energii dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużego przedsiębiorcy na lata 2025-2029. Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną przekazane drogą elektroniczną zainteresowanym podmiotom. Już za niecały miesiąc ruszają nabory do preferencyjnych pożyczek finansowych z funduszy europejskich.
Starać się o nie będą mogli dolnośląscy przedsiębiorcy, a maksymalna kwota dla jednego podmiotu wyniesie aż 2 miliony złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z partnerami finansującymi ten projekt. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Tomasz Cytrynowicz odwiedził Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Najważniejszymi z poruszanych tematów były te dotyczące sytuacji cudzoziemców w województwie dolnośląskim oraz działań legislacyjnych i administracyjnych, które można wdrożyć, by usprawnić obsługę cudzoziemców. W środę 24 lipca odbędzie się sesja Rady Miasta Bolesławca. Wśród projektów uchwał, które będą w jej trakcie procedowane, znajdą się dwie, które dotyczą opieki nad zabytkami. Przyjęty zostanie program tej opieki na lata 2024-2027. Do podjęcia będzie też uchwała w sprawie udzielenia dotacji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. 208,5 tysiąca złotych dofinansuje prace remontowe w zabytkowej auli szkoły Zespołu Szkół Zakonu PR-ów. Osiedle Kwiatowe w Bolesławcu, mimo iż powstało bez mała pół wieku temu, to jednak ciągle plac budowy. Przy istniejących i powstających tam ulicach budowane są sukcesywnie drogi. Po wielu latach oczekiwań budowy drogi doczekali się mieszkający przy szutrowej części ulicy Stokrotek. Droga zbudowana też zostanie przy bocznej odnodze ulicy Widok. Długo czekali mieszkańcy wschodniej końcówki ulicy Stokrotek na osiedlu Kwiatowym, by przy ich domach powstała droga z prawdziwego zdarzenia. Przez wiele lat korzystali z szutrowej drogi, która wprawdzie pozwalała na dojechanie do posesji, ale zimą i przy deszczach sprawiała im wiele kłopotów. Jesteśmy na ulicy Stokrotek. Mieszkańcy pozyskają wreszcie drogę do swoich posesji, ale również całe osiedle Kwiatowe zyska dodatkowy wjazd na drogę wojewódzką i możliwość pojechania czy do miasta, czy też do Dobrej. Ta droga ma swoją historię, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że te 200 metrów jest już niezagrożone. Został wyłoniony wykonawca, niebawem zostanie podpisana umowa. Wybudowana droga o dobrych parametrach razem z jednostronnym chodnikiem zapewni również bezpieczeństwo. Droga będzie posiadać odwodnienie i oświetlenie. Poza chodnikiem będzie też ścieżka rowerowa. Ulice oświetlać będą 4 latarnie. Wartość tej inwestycji to 1 100 000 złotych, które pochodzi będą z budżetu miasta. Nieopodal tej drogi powstanie też droga, która jest boczną odnogą ulicy Widok, prowadzącej do Dobrej. Ta droga, która będzie tu budowana, ma swoją historię, kilka nieudanych przetargów. Ostatecznie udało się wyłonić wykonawcę. Odcinek ponad 200 metrów z ciągiem rowerowym i będzie to kosztować ponad prawie 1 200 000 złotych. W ten sposób dołączamy do drogi, która jest wybudowana już na terenie gminy wiejskiej za tym tunelem, ale też cieszy nas bardzo fakt, że nadleśnictwo wykonuje prace związane z udrożnieniem ścieżki, już takiej czystej ścieżki rowerowej, która powiedzie nas aż do serca Borów Dolnośląskich. Droga będzie miała jezdnię asfaltową, obramowaną krawężnikiem, ścieg przykrawężnikowy oraz utwardzenie zjazdów indywidualnych i dojść do posesji prywatnych. W ramach robót uwzględnia się wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącej kanalizacji. Ciąg pieszo-rowerowy będzie miał natomiast nawierzchnię bitumiczną. Za chwilę nadamy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na środę. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z wtorku na środę w Bolesławcu będzie 15 stopni Celsjusza, w dzień 20. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 70% w dzień. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Nocą, a potem przed południem opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z zachodu.
Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi.